Karolina Bałkowiec, zapraszam na serwis informacyjny. Szykują się masowe zwolnienia w wielu firmach. Jak wynika z planów Poczty Polskiej, tylko w tym roku ma zostać zredukowanych kilka tysięcy miejsc pracy. Związki zawodowe Poczty Polskiej mówią, że może być to nawet 10 tysięcy. Także część z zagranicznych koncernów przeprowadza masowe zwolnienia. Między innymi polski oddział fińskiej Nokii planuje zwolnić 800 osób. Redukcje czekają także pracowników takich firm jak Becker, Pepsi, fabryka mebli Forte, ING Bank Śląski czy Neonet. Niektóre firmy, takie jak Levi Strauss czy FCA Powertrain w Bielsku-Białej, likwidują swoje filie w Polsce. Polski oddział Nokii. 800 osób do zwolnienia. Polski oddział Levi Strauss. Likwidacja zakładu. 650 osób do zwolnienia. Poczta Polska. Zapowiedź zmniejszenia zatrudnienia o 6 tysięcy osób. Zdaniem związkowców obejmie to 10 tysięcy pracowników. MA Polska SA i BCube Poland Logistics w Tychach. 370 osób do zwolnienia. Krakowski oddział PepsiCo. Około 200 osób do zwolnienia. Forte Fabryka Mebli. Co najmniej 230 pracowników na bruk. ING Bank Śląski. 1500 osób do zwolnienia. FCA Powertrain w Bielsku-Białej. Zakład do likwidacji 460 pracowników na bruk. Octopus Energy Kraków. 317 pracowników na bruk. Prawdopodobna likwidacja Huty Częstochowa. Małe firmy, jeżeli jeszcze są, też mają problemy, które wynikają z wysokich kosztów tak naprawdę działalności. Natomiast ci, którzy jeszcze są, to mają takie problemy, bo wiele jest takich działalności, które już zostały zamknięte. I były to działalności tak zwane rodzinne, które po prostu nie przetrwały tej próby czasu i tej próby niestety kryzysu, który był i jest. Polska pod rządami Donalda Tuska przestaje być atrakcyjna dla inwestorów z zagranicy. I jak się okazuje, ci, którzy już tu zainwestowali, zaczynają masowo zwalniać pracowników, co grozi oczywiście wzrostem bezrobocia. I grozi tym, że ten wzrost gospodarczy, który mieliśmy przecież taki imponujący w ostatnich latach, on ostro przyhamuje. Więc no, ja myślę, że jest to w dużej mierze, w ogromnej mierze skutek tych rządów, tych ostatnich miesięcy, kiedy nie ma żadnej wizji rozwoju kraju. Ten rząd nie ma żadnej wielkiej inwestycji, żadnej poważnej inwestycji, która by robiła, że Polska, spowodowałaby, że Polska zrobi krok, dwa, trzy do przodu. I dlaczego dzisiaj my ubolewamy to, co pan redaktor słusznie pokazał na grafice, te artykuły, że dzisiaj się będą zwolnienia grupowe w jednym zakładzie, w drugim, w trzecim i tak dalej. No choćby związane właśnie z atomem, z energią. No jak rosną koszty energii, rosną koszty produkcji, przestaje się tutaj opłacać tym firmom utrzymywać tutaj zakłady pracy i uciekają dalej. No to tak jest. Jacek Protasiewicz został odwołany z funkcji wojewody, wicewojewody dolnośląskiego. Ma to związek z serią kontrowersyjnych wpisów, które polityk zamieścił w mediach społecznościowych. A w Sejmie jest Michał Jelonek, który zbiera komentarze na ten temat. Witaj, Michale. Właśnie, co mówią politycy? Czy rozmawiają na ten temat, czy jednak uciekają i wymigują się od rozmowy właśnie na temat Jacka Protasiewicza i tego, co mogliśmy przez zmieniony weekend zobaczyć w internecie? Chcieliśmy pytać o to polityków trzeciej drogi, ale dzisiaj w Sejmie dziwnym zbiegiem okoliczności nie ma ani posłów Polski 2050, ani polityków Polskiego Stronnictwa Ludowego, choć jak usłyszałem w biurze prasowym PSL-u, miał do dziennikarzy tutaj, do stolików dziennikarskich w Sejmie wyjść Marek Sawicki, marszałek senior, ale to nie nastąpiło. Nie ma tutaj ani marszałka Sawickiego, ani jakiegokolwiek parlamentarzysty, który jest członkiem trzeciej drogi, który mógłby odpowiedzieć na pytania o Jacka Protasiewicza, o gwiazdę internetu, który wczoraj zabłysnął serią bulwersujących komentarzy i wpisów na portalu X, portalu, który dawniej był portalem Twitter. W tych wpisach obrażał Jacek Protasiewicz innych dziennikarzy, a także młodych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. Jedyny komentarz, jaki dzisiaj tutaj w Sejmie usłyszeliśmy, to komentarz posła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budy, który
wskazywał na przyszłość Jacka Protasiewicza. W domyśle chodzi tutaj o możliwość uzyskania mandatu poselskiego przez byłego już wicewojewodę dolnośląskiego. Aby tak się stało, musiałby spełnić się scenariusz, w którym wybory prezydenckie w drugiej turze wygrałaby Izabela Bodnar. Wówczas Jacek Protasiewicz tutaj pojawiłby się na korytarzach sejmowych, gdyby ten mandat poselski oczywiście przyjął. Wedle oceny byłego ministra i posła Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Budy, odcinanie się od Jacka Protasiewicza ludowców oznacza jedno, że nikt z PSL-u nie chce tutaj w korytarzach sejmowych spotykać Jacka Protasiewicza jako swojego kolegi. Próbowaliśmy także próbowałem dzwonić do polityków trzeciej drogi z prośbą o komentarz do tej sprawy, ale również milczą ich telefony, nikt tych telefonów nie odbiera. Jesteśmy na miejscu, czekamy, być może ktoś z polityków trzeciej drogi tutaj w Sejmie dzisiaj się pojawi i uda zebrać się nam te komentarze dotyczące tej bulwersującej, skandalicznej sprawy. Bardzo dziękuję, Michale. To był Michał Jeronek z Sejmu. Oczywiście jeszcze będziemy wracać do tych komentarzy na temat Jacka Protasiewicza i jego poczynań. Dziękuję, Michale. I zmieniamy temat. Jak podkreśla wielu ekspertów, brak realizacji obietnic wyborczych przez koalicję Donalda Tuska mają przykryć tematy zastępcze, które będą rozgrzewać emocje i prowadzić do zaostrzania podziałów w społeczeństwie. Jednym z nich jest aborcja. Wczoraj na naszej antenie po filmie Wyrok na niewinnych odbyła się debata z udziałem parlamentarzystek oraz aktywistki z aborcyjnego Dream Teamu Natalii Broniarczyk. Niespodziewanie podczas dyskusji aktywistka wzięła tabletkę, która ma wywołać aborcję, i zareklamowała stronę, na której można ją zamówić. Ponadto, wychodząc po programie, pożegnała się wulgarnym gestem. Za czyje pieniądze panie działają? Za pieniądze na przykład rządu Belgii, Francji, Holandii, ale też tak naprawdę zdecydowana większość naszych, pieniędzy, które przekazujemy na aborcję, to są pieniądze od prywatnych darczyńców. To są leki rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia. Każda osoba może je zażyć, ja teraz też zażyję, żeby pokazać, że nie popełniam żadnego przestępstwa oraz dożyję do końca tego programu. To jest tabletka aborcyjna. Czy jedno zdanie mogę powiedzieć, pani redaktor? Bezpieczne, legalne dla ciebie, możesz zamówić zły. Polska za 2 lata może mieć poważny problem z migrantami. Wszystko za sprawą unijnego paktu migracyjnego, który przygotowali politycy Europejskiej Partii Ludowej. To ugrupowanie, do którego należą w Europarlamencie Platforma Obywatelska i PSL. A to, zdaniem gości telewizji Republika, będzie miało swoje konsekwencje polityczne. Ja pragnę zapewnić przede wszystkim Polaków, że te samorządy, gdzie udało nam się wygrać wybory, czy gdzie mamy wpływ na kierunki polityki, nie zgodzą się na narzucenie przyjęcia migrantów, bo będą działały w interesie swoich mieszkańców. Natomiast obawiam się, że taki samorząd warszawski po wygranej Trzaskowskiego po prostu otworzy się i będziemy mieli za chwilę strach przed wyjściem wieczornym, czy nawet w ciągu dnia na ulicę naszego miasta. W zapisach mówi się o tym, że minimalnie będzie to 30 tysięcy imigrantów rocznie relokowanych. Nie ma górnego limitu. Natomiast każdy imigrant, jeśli nie zostanie przyjęty, będzie trzeba zapłacić 20 tysięcy euro za niego. Czyli mechanizm przyjmuj albo płać. Nawet jak migrant zostanie przyjęty, ale wróci, to też. Dodatkowo, no jednak ten mechanizm jest właściwie no, podobne. To są przymusowe przesiedlenia. Nie może być tak, że powinniśmy się zgadzać na napływ migrantów. Ja zgadzam się również też z tym, że jeżeli mówimy o naszej polityce migracyjnej, to powinniśmy skłaść nacisk przede wszystkim, jeżeli w ogóle okazuje się, że Polska potrzebuje migrantów, bo niestety nasz przyrost naturalny nie jest wystarczający, to powinni być to ludzie z przede wszystkim polskiego pochodzenia, z krajów bliskich kulturowo. W
Wczoraj odbyły się uroczystości upamiętniające 79. rocznicę oswobodzenia byłego niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet w Ravensbrück. Polska delegacja, która miała ze sobą symbole Narodowych Sił Zbrojnych, nie została wpuszczona na obchody. Regulamin obchodów w Ravensbrück zakazuje wywieszanie symboli, które mogą być interpretowane jako polityczne oświadczenia. Jednakże ten zakaz nie dotyczy organizacji skupiających byłych więźniów. Mimo tego delegacja została zatrzymana przed bramą muzeum. W Niemczech trwa proces depolonizacji pamięci o ofiarach, o polskich ofiarach niemieckich obozów koncentracyjnych. A to nie jest zjawisko, które jest obecne tylko w Ravensbrück, chociaż tam w Ravensbrück, jak w Soczewce, się skupiają te problemy, dlatego że Ravensbrück jest stopniowo przejmowane przez środowiska homoseksualne, które chcą uczynić z Ravensbrück swoje miejsce pamięci wbrew prawdzie historycznej. Żadna z więźniarek obozu Ravensbrück nie została wsadzona do Ravensbrück z paragrafu homoseksualnego, a to z tego prostego powodu, że ten paragraf dotyczył wyłącznie mężczyzn. Lesbijki, które tam oczywiście też się zdarzały, to w przewadze były niemieckie więźniarki kryminalne, i to trzeba podkreślić, które były sprawczeniami przemocy seksualnej wobec również polskich więźniarek. Wspominała o tym w swojej książce świętej pamięci dr Wanda Pułtawska, która sama była ofiarą takiego molestowania ze strony współwięźniarki, i te relacje, które znamy z tamtych czasów, w sposób jednoznaczny pokazują, że ta zaraza, która się w pewnym momencie, bo tak to określają więźniarki, rozpętała w Ravensbrück jako LL tak zwane, czyli lesbische Liebe, miała zupełnie inne przyczyny niż preferencje seksualne. Aktywiści z organizacji Ostatnie Pokolenie próbowali zablokować dziś ruch na warszawskich mostach. Policja wzmożyła kontrolę w okolicy mostów i część z tych manifestacji udało się udaremnić. Niewykluczone jest jednak, że akcja potrwa przez kilka dni. Blokowane będą kolejne stołeczne przeprawy. Aktywiści zablokowali m.in. Most Świętokrzyski. Na jezdni położyło się kilka osób. Ruch został zatrzymany tylko na chwilę, gdyż dość szybko zainterweniowała policja. Z kolei na moście Śląsko-Dąbrowskim kilka osób weszło na jezdnię, domagając się zatrzymania budowy nowych autostrad i dróg ekspresowych. Ostatnie Pokolenie to grupa aktywistów, która żąda dostępnego i taniego publicznego transportu. Działa w kilku krajach Europy. Organizacja jest odpowiedzialna m.in. za oblanie pomnika warszawskiej syrenki farbą oraz zakłócenie koncertu w Filharmonii Narodowej. W listopadzie ubiegłego roku Sąd Okręgowy w Monachium uznał organizację za zorganizowaną grupę przestępczą. I to wszystko w tym serwisie. Do zobaczenia o 14.00.